W tym filmie, widzowie, zagrałem na trybie Box PvP. Zrobiłem największego giveawaya w historii w ogóle chyba tego serwera. Tak, chodzi o Lucky Bloki. Widzowie, 200 łapek w górę do końca dzisiejszego dnia i już jutro wlatuje kolejny odcinek na kanał. Oglądajcie do końca, bo naprawdę warto i bierzcie udział w konkursie. Nie przedłużając, miłego oglądania. Widzowie, dzisiaj będziemy się ostro klepać i powiem wam, że dzisiaj robimy największego giveawaya, wydaje mi się, że w historii w ogóle Box PvP. Jak dobrze wiecie, w ostatnim filmiku losowałem Lucky Bloka. No i tego Lucky Bloka wygrała ta osoba. Gratulacje, stary, odezwij się do mnie, no bo, nie wiem, na Discordzie, no bo muszę ci go dać oczywiście, no nie mogę ci go jakoś wysłać, tylko muszę ci go po prostu ręcznie przekazać. A widzowie, w dzisiejszym filmie mam do wylosowania 64 Lucky Bloki. Tak, dobrze słyszycie, 64 Lucky Bloki. Jeden Lucky Block kosztuje 25 zł razy 64, no to widzicie, że sumka jest naprawdę potężna. Ale ja was kocham, widzowie, więc subik, łapa w górę, w komentarzu swój nick z Minecrafta obowiązkowo, no i powodzenia, życzę osobie, która to wygra, naprawdę będzie najbogatszą osobą na serwerze, więc to wydaje mi się, że bardzo, ależ to bardzo warto brać udział. Co do ostatniego odcinka, też widzowie, no nic się nie zmieniło, nie zginąłem, mam przedmioty jakie mam, więc szybko bym sobie tutaj ogarnął resztę ekwipunku i wydaje mi się, że będziemy mogli od razu lecieć na klepę. Tak mi się wydaje, że no wszystko dosłownie, wszystko mamy, no totemy, shulkery, stręcze mamy, elytry mamy, więc można się bić. Aktualnie też widzowie, no kurde, jest krucho, no bo w sumie no nic się nie dzieje na serwerze takiego, nie wiem, jakiejś aktualizacji brakuje osobiście, powiem, żeby się przydała. Na rynku miałem wystawione smocze odłamki. Z tak smoczych odłamków miałem wystawione za 40 miliardów i one zeszły, naprawdę. Tak drogo się sprzedały, no to naprawdę. Jeśli te odłamki są takie drogie teraz, no to, no to naprawdę, nie, no ciężki, ciężko się tutaj już pyka. Aktualnie w ogóle też nie wiem, Lucky Bloki chodzą po 240 miliardów na sklepie. Też jakaś cena niesamowicie wielka. Z tak smoczych odłamków po 50 miliardów, no nie, 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 no coś tutaj poszło nie tak, widzowie, na serwerze, ewidentnie. Więc no, będzie trzeba za niedługo zrobić streamka, na którym po prostu będziemy musieli się wzbogacić. Mam nadzieję, że tego streamka byśmy nawet w sumie dzisiaj w sobotę zrobili jakiś weekendowy live'ik. O, to by było fajne, to by było fajne, no, coś takiego. Więc no co, widzowie, itemki mamy, też nawet nie mam co zrobić u szamana, bo u szamana wszystkie perki mam odblokowane. No mam perk dropu tylko nie zrobiony, ale ten perk dropu się nie opłaca. I naprawdę, widzowie, nie wiem, co można porobić na serwerze teraz, nie? Czy ja muszę się tylko bić i w sumie to tyle? Wiecie, no bo przydałaby się aktualizacja, najbardziej by się przyda nowa edycja przede wszystkim, więc dobra, zobaczymy sobie CH2 aktualnie. O kurde, mam moda na serca wyłączonego aktualnie też. Zapomniałem o tym, dobra, muszę włączyć tego moda na serduszka, no bo bez tego się grać nie da, a miałem wyłączony, no bo był start bank MC, ale niestety start nie wyszedł banka, więc no lipa, lipa. Ale dobra, zmieniamy klienta szybko, żeby się przelogować po prostu na mod z sercami, no bo bez tego bić się nie da, niestety. Dobra, widzowie, modzik na serca odpalony i po prostu mam nadzieję, że teraz wchodzi dominacja. Dominacja, fragi, kile. Tylko to mnie interesuje aktualnie. Potiony na strędzika poproszę. Nie wiem, będę chyba wjeżdżał po prostu w kwarcy jakoś. Wydaje mi się, że kwarcy jest najfajniejszym miejscem takim na jakąś agresywną klepę tak zwaną. Tu jest jakiś ziomal od razu, ale no niestety ucieka mi. Dobra, no to jednak przed przedmiotek wjeżdżamy, nie? No tutaj, tutaj zawsze jest zadymka. Tutaj zawsze, nie ma dnia, żeby klepki nie było w takim miejscu. Tutaj, kurde, ziomal na moich oczach zdropował. Myślałem, że może bym jakoś się poczęstował fragiem. Byłoby fajnie, ale no niestety. Nie no, w tym miejscu to jest klepa, że siema. Zadyma jest niesamowita. Ale nie wiem, mam wrażenie, że tamto naprawdę. To trzeba być jakimś teamem, nie? To trzeba być w kilka osób na jakimś teamspeaku, Discordzie, siedzieć i gadać ze sobą i wtedy tam jest sens. Ale takim samotnym wilkiem to raczej nikt, kurde, nigdy nie jest. Ale nie wiem, też mam takie wrażenie w niektórych momentach, że ta mapa jest po prostu jakaś mała, nie? Że naprawdę jest tak dużo ludzi na serwerze, że gdzieś jakieś jeden na jeden robisz, to zawsze, ale po prostu zawsze ktoś się wkleja, nie? Że to, no nie da się jakoś tak właśnie, wiecie, grać spokojnie, że tutaj jest mała przestrzeń, mało miejsca, dużo ludzi. Tu jest jakiś ziomal, od razu mi, kurde, odleci. Tutaj dropujemy ziomka z jakimś innym ziomkiem w ogóle i udało mi się go zabić i teraz od razu zaatakowałbym sobie drugiego, ale dobra, jest plus 16 za killa. Nie wiem, tamten ziomal właśnie go kobłował, a ja mu po prostu zksułem, ale co mnie to obchodzi, widzowie, ja tu nie przyszedłem kolegów szukać, tylko się bić. Oj, gościu odleciał, kurde, na tej, na normalnie w kobłebie był. LOL, nie wiem, czy to widzieliście, widzowie, ale zrobiłem typa jakoś dziwnie, nie? Sobie tak latałem po prostu i widziałem jakiegoś typa, który się tak obijał ścianę i kurde go... Nie wiem, nie wiem, czy to dziwny frag, bardzo dziwny. Nie powiedz, no nie wiem, czy to widzieliście to naprawdę, jeden z dziwniejszych fragów, jaki kiedykolwiek zrobiłem, nie? Bo tak, kurde, nie wiem, dziwne.
Dobra, zdropowałem kolejnego ziomka. W ogóle takie gówno zagrałem największe, bo go nie mogłem trafić koniec końcu. I nie wiem, czy to widzieliście, widzowie, ale no, nie wiem, dziwne. Tutaj Michalski wysłał 5 miliardów. Dzięki stary, pozdro serdecznie dla ciebie. Ja widzę dużo ludzi, właśnie piszą do mnie na MSG czy coś, a ja widzowie, jak nagrywam, to kurde nie mam jak odpisywać, nie? No bo tak to bym ciągle odpisywał, a tak to muszę odcineczek nagrać i wiecie o co chodzi, nie? Ale dobra widzowie, nie, dwa fragi jakieś śmieszne. Nieźle, nieźle. Wiadomo, wiadomo, nie? Tutaj znowu, to nie są jacyś ludzie najwyższych lotów, ale powiem wam, że ciężko jest mi znaleźć jakichś ludzi, którzy mają właśnie jakieś lepsze miecze. No w sensie pewnie tam na tym miodzie jakoś daleko są jakieś koksy, które mają jakieś właśnie 44, 43 miecze, a tak normalnie na mapie to raczej ich nie widujemy. Tutaj w ogóle jakiegoś zioma bym zdropował, kurde, ale dostawałem w plecy. Ale też tak ogólnie widzę, że mam 1900 rankingu, nie? No to jeszcze stoi widzowie, będzie dwa koła równe, piękna sumka. Ale no ciężko, tutaj ziomal bejtuje, tam jest jakiś jego koleżka i oni sobie jakieś trapy robią dziwne. Na 100% jest jego koleżka w tym miejscu, jestem po prostu pewny, bardziej niż kiedykolwiek. Aż zaraz sobie wezmę siekierę i przekopę to, nie? I zobaczymy widzowie. Dobra, tutaj on shulkera w ogóle otwiera, czy uda mi się mu tota zbić? Wydaje mi się, że udało mi się. Tak, udało mi się tota zbić, ale od razu dostałem kurde w plecy od jakiegoś typka. Tutaj w ogóle jaka jest śmieszna zadyma przed tym spawnem, nie? To mnie tak świeczy. Tutaj tyle ludzi kurde jest. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Ale zawsze, tam gdzie jest więcej ludzi, tam macie większe szanse na to widzowie, że po prostu dwie osoby niefortunnie się na was sfokusują, czy coś i kurde będzie lipo. I w ogóle ile mi się elytr nagle zrobiło? Nie wiem. Elytra 24, nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy jeszcze istnieją na tym serwerze. Muszę to wyrzucić. Lol, w ogóle jakiś ziomal ma nick kamperek. Nie wiem kim on jest, ale ma fajny nick, nie? Ja się tak kurde biję i ziomal ma nick kamperek. Niech on się tu gdzieś pokaże, ja chcę do kamperka. Nie, to jest kurde mój brat, na 100%. Na 100%, gdzie jest kamperek? Nie no. Ale naprawdę, fragowanie widzowie tutaj to jest takie śmieszne. No po prostu latasz w kółko, bijesz wszystko co się da, a może kogoś się sfokusuje. Tutaj może ktoś tutaj gdzieś padnie. Tutaj może się, a może się coś uda komuś coś zrobić. I kurde, lecisz po prostu dalej, nie? Jak się nie uda, no to lecisz dalej. Tutaj kurde ziomal tota traci, ja tam chcę widzowie wlecieć, tylko... Nie, no jestem za słaby, nawet latać na elytrze nie potrafię. Oj, straciłem widzowie właśnie teraz deada, nie? Właśnie w tym momencie zginąłem. Chyba, tak mi się wydaje przynajmniej, że widzowie zginąłem. Chyba, że szybko, dobra, udało mi się odlecieć, nie? Ej, naprawdę, było blisko, bo zamyśliłem się w ogóle. Jakoś tak dziwnie, nie wiem, czy wiecie o co chodzi, nie? Ale czasami tak robicie coś i nagle macie takiego laga, nie? Dosłownie w tym momencie miałem coś takiego, nie? Już czułem, że ginę i nie wiedziałem, co się dzieje. Taki lag mózgu. Ale dobra, na szczęście udało mi się uciec, nie? Bo jakbym znowu zginął, no to byłby przypał, że siema, ale dobrze, dobrze. No wpadły jakieś fragi, jest okej, okay, jest okej. Okay. Lecimy dalej po prostu. Więc no widzowie, bierzcie udział w konkursie, bo naprawdę warto, stack lucky blocków, rozumiecie to? Ze stacka lucky blocków można sobie tyle rzeczy tutaj otworzyć, że szok, naprawdę, no jestem jedynym twórcą, który coś takiego zrobił, więc jestem koksem, więc musicie zostawić lajka i suba. Widzowie, nie przedłużając, bardzo dziękuję wam z tego serduszka za oglądanie, życzę wam miłego weekendziku i mam nadzieję, że wpadniecie na streamka, który na pewno się w ten weekend odbędzie, zobaczymy jak długo, do zobaczenia, na razie, siema!